Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o zgonie naszego kolegi, który przybył na Wołyń z kompanią warszawską razem z dowódcą dywizji, pułkownikiem Janem Wojciechem Kiwerskim, pseudonim Uliwa. Andrzej Żupański przebył cały ponad 600-kilometrowy szlak 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Brał udział w walkach z Niemcami i z UPA. Wyszedł z trzech okrążeń w lasach mosurskich, szackich i parczewskich na Lubelszczyźnie, gdzie 25 lipca 1944 roku w Skrobowie 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej została rozbrojona przez Sowietów. I razem byliśmy w 27. Pierwszy raz spotkałem go wtedy, kiedy przyjechali z Warszawy pod Dąbienką. Myśmy stali wtedy z kompanią Motyla w Bindudze. I wtedy po raz pierwszy, to było chyba 9 marca 1944 roku, myśmy tam stacjonowali. Później braliśmy razem udział w rozbiciu kurenia UPA w Korytnicy. To było chyba 12 marca. Razem z kompanią warszawską. No i przez cały czas oczywiście byliśmy w jednej dywizji i wszystkie walki razemśmy toczyli.